Dzień dobry, Hanna Karasińska. Witam Państwa w naszym comiesięcznym programie Działaj ekologicznie i żyj zdrowo. W listopadowym odcinku przyjrzymy się wynikom miejskiego programu dofinansowań do montażu paneli fotowoltaicznych, a także sprawdzimy, jak postępują prace na placu budowy nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Raciborzu. Zachęcimy też Państwa do jesiennych porządków w ogrodzie oraz poinformujemy o kontrolach kotłowni prowadzonych przez Straż Miejską. A na koniec zaprezentujemy relacje z Kongresu Innowacji w energetyce, podczas którego dyskutowano o przyszłości polskiej energetyki. Znani są już beneficjenci realizowanego w tym roku projektu pod tytułem Wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Racibórz. To oznacza, że już wkrótce osoby te otrzymają dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych w swoich domach. Kolejni mieszkańcy Raciborza już wkrótce będą mogli cieszyć się energią pobieraną ze słońca, a to za sprawą rozstrzygniętego już projektu prowadzonego przez raciborski magistrat, który zakłada dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych. Miasto Raciborz wspiera wszelkie inicjatywy dążące do zdywersyfikowania źródeł pozyskiwania energii, w tym w szczególności odnawialnych źródeł energii. Przykładem takiego wsparcia mogą być chociażby projekty zakładające dofinansowania do instalacji paneli fotowoltaicznych. Ostatnio wyłonieni zostali beneficjenci programu Wsparcie rozwoju OZE na terenie miasta Raciborz. Program ten realizowany jest w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego i zakwalifikowało się do niego 136 inwestycji, których lista dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta. Zgodnie z wymogami regulaminu udziału w projekcie oraz ustawy o finansach publicznych osoby, które podpiszą umowę powierzenia grantu w bieżącym roku, będą zobowiązane do złożenia wniosku o jego wypłatę w terminie umożliwiającym jego realizację w bieżącym roku, czyli najpóźniej do 28 grudnia 2021 roku. Wypłata grantu w roku 2022 nie będzie możliwa. Podpisywanie umów dotyczących powierzenia grantu nastąpi w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Raciborz w terminach podanych również na stronie internetowej Urzędu Miasta Raciborz. Realizacja projektu w bieżącym roku możliwa jest dla wszystkich beneficjentów niezależnie od wskazanego w deklaracji terminu realizacji. Osoby, które podejmą decyzję o realizacji inwestycji w przyszłym roku, muszą jak najszybciej pisemnie poinformować Miejski Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Listopad to ostatni dzwonek na przygotowanie ogrodu do zimy. Jeżeli nie przygotujemy się odpowiednio, to wiosną może nas spotkać poważne rozczarowanie. Zamiast zdrowej zieleni zostaniemy zeschnięte pędy, które trzeba będzie wyciąć. Jesień to czas ogrodowych porządków i przygotowania naszej posesji do zimy. Jedną z czynności, które najczęściej wtedy wykonujemy, jest grabienie liści. Jak się okazuje, opadające liście mogą nieść ze sobą sporo dobrego. Liście pełnią jesienią bardzo ważną rolę, ponieważ w nich chowają się zwierzęta. Głównie są to owady, ale też większe zwierzęta. Jeże, jakieś ślimaki, również gryzonie. Wykorzystują po prostu te liście jako taką osłonkę przed mrozem, przed zimnem. Dlatego ważne jest, żeby te liście zostawić w ogrodzie, przynajmniej część, żeby te zwierzęta mogły się tam schować. Natomiast jeśli zależy nam na pięknym trawniku, no to oczywiście musimy wygrabić te liście, ponieważ ten trawnik wygniłby w ciągu zimy. Ale warto jest zostawić sobie jakiś fragment trawnika, ale też poświęcić jakieś miejsce, gdzie tych liści nie będziemy grabać, właśnie pod drzewami najczęściej. Oszczędza nam to pracy, wysiłku, a jednocześnie stwarzamy pewne środowisko życia dla organizmów. Razem z liśćmi niejednokrotnie z drzew spadają także owoce, takie jak na przykład jabłka. W tym przypadku najlepiej je zebrać i wrzucić na kompostownik, gdzie mogą stać się pożywieniem dla drobnych zwierząt. Jeśli nie, to zostaną rozłożone przez mikroorganizmy. Natomiast w takich owocach często zachowują się różne patogeny, głównie choroby grzybowe. I dlatego właśnie powinno się jednak zbierać i w dalszej odległości od tych drzew owocowych gdzieś umieścić. Myśleniem o zimie powinniśmy zająć się już z końcem sierpnia i początkiem września. Wtedy też należy nawozić rośliny. Teraz, gdy już się zaczynają przymrozki, można zabezpieczyć rośliny, okrywając je różnymi agrowłókninami zimowymi czy matami jutowymi.
Ważne jest też, żeby nie robić tego za szybko, dopiero właśnie, gdy się te pierwsze przymrozki pojawią, bo gdy to zrobimy za szybko, rośliny się tak same z siebie nie zahartują na te niskie temperatury i możemy im większą szkodę wyrządzić niż pożytku, więc robimy to dopiero właśnie teraz. Czyli tak naprawdę teraz jest taki dobry okres, żeby to zacząć. Jeśli chodzi o takie prace pielęgnacyjne, to jeżeli mamy ochotę coś przesadzić lub dosadzić, to teraz jest jeszcze taki dobry moment, żeby te prace wykonać. To jest właśnie taki ostatni dzwonek, żeby te wszystkie prace takie przesadzeniowo-sadzeniowe wykonywać. Coraz częstszym widokiem w przydomowych ogrodach stają się ozdobne trawy, które także należy przygotować na nadchodzące chłody. Trawy ozdobne, bardzo popularne obecnie w naszych ogrodach, nawet nie wymagają takiego okrywania. Można z nich bardzo ładne warkocze pozaplatać lub też pozwiązywać je, które dodatkowo stworzą taki ciekawy element naszego ogrodu przez zimę. Warto je zostawić, nie obcinać teraz, tylko zostawić te suche łodygi traw, żeby one stanowiły właśnie taką dekorację naszego ogrodu, a wiosną przyciąć je przy samej ziemi. Niektóre trawy ozdobne, jak na przykład trawy pampasowe, one mogą w naszej klimacie przymarzać, więc te trawy możemy właśnie takim workiem jutowym okryć. Podobnie z bylinami, których na zimę także nie trzeba wycinać. Ja jestem akurat takim zwolennikiem, że bylin nie obcinam jesienią, zostawiam te właśnie już suche, czy tam liście, czy kwiaty, które na tych bylinach są, bo też te liście stwarzają taką naturalną barierę osłaniającą te rośliny przed zimnem, ale też są właśnie takim schronieniem dla wszelkiego rodzaju zwierząt żyjących w naszym ogrodzie. Przygotowując nasz ogród do zimy, możemy także zadbać o stworzenie karmnika dla ptaków, który oprócz estetyki niesie ze sobą przede wszystkim sporo pożytku. W listopadzie, późną jesienią już można zaczynać dokarmiać ptaki. Nie jest to jeszcze konieczne, ponieważ jeszcze te temperatury nie są takie niskie, jeszcze ziemia nie jest zmarznięta, wierzchnia warstwa gleby, więc wiele ptaków jeszcze może znaleźć coś do jedzenia, właśnie te owady, które często chowają się w liściach. Natomiast możemy już zaczynać, tylko zawsze musimy pamiętać, żeby robić to już systematycznie i regularnie. Ważne jest także jego regularne sprzątanie oraz dbałość o pokarm, jaki znajduje się w środku. Chodzi przede wszystkim o to, by nie dokarmiać ptaków produktami, które mogą im zaszkodzić. Do karmnika najlepiej właśnie zboża, słonecznik, takie właśnie nasiona roślin, również tych roślin oleistych jak słonecznik czy tam proso. Z produktów właśnie przeznaczonych do jedzenia dla ludzi rezygnujemy. To, co jest przeznaczone dla ludzi, jedzą ludzie, to, co jest dla ptaków, jedzą ptaki. Właśnie można też suszone owoce, są bardzo dobrym takim uzupełnieniem diety wielu ptaków. W karmniku możemy pomyśleć także o wodzie. W zimowym okresie jest ona dla ptaków dużym rarytasem, gdyż dostęp do niej jest zwykle ograniczony. Zakończył się pierwszy etap prac na budowie raciborskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Adamczyka. Prace ziemne związane z przygotowaniem terenu ruszyły jesienią ubiegłego roku. Budowany obecnie w Raciborzu nowoczesny przyok pozwoli na selektywne zbieranie odpadów, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. Zużyty sprzęt RTV i AGD, opony, akumulatory, gruz po remoncie, stare meble oddamy nieodpłatnie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zakończył się pierwszy z dwóch etapów budowy nowego raciborskiego przyoka. Zakres prac obejmował prace ogólnobudowlane związane z wykonaniem fundamentów pod kontenery socjalne oraz do odbioru odpadów, także montaż tych kontenerów, montaż wagi, wykonanie nawierzchni bitumiczno-mineralnej, a także montaż instalacji elektrycznych i wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych. Teraz trwają prace przy drugim etapie budowy, którego koszt sięga 1 200 000 zł. W drugim etapie do wykonania pozostała część nawierzchni, prace rozbiórkowe, wykonanie budynków technicznych oraz między innymi kanalizacji deszczowej. Ten przyok jest na pewno bardzo potrzebną dla mieszkańców inwestycją. Przez to, że on powstanie, mieszkańcy zyskają nowe możliwości w zakresie segregacji swoich odpadów, między innymi odpady budowlane, popiół, czy właśnie odpady wielkogabarytowe, które były odbierane do tej pory w ustalonych dniach w miesiącu.
będzie można przywieźć do Pszoka praktycznie w każdym tygodniu. Projekt budowy nowoczesnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmował także działania edukacyjne prowadzone przez raciborski magistrat. Raciborzanie dobrze wiedzą, jak segregować śmieci, jak korzystać z Pszoka i widzimy również zainteresowanie użytkowaniem już istniejącego i mamy nadzieję, a raczej jesteśmy pewni, że ten nowy Pszok również będzie użytkowany. Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego projekt zakładający budowę Pszoku otrzymał 1 000 000 zł unijnego wsparcia. To 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Sezon grzewczy już się rozpoczął. Wraz z nim ruszyły także kontrole patroli antysmogowych, które sprawdzają m.in. czym palimy w naszych piecach i czy kotły spełniają restrykcyjne normy ekologiczne. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego pojawił się problem spalania śmieci w domowych piecach. Chociaż świadomość dotycząca szkodliwości takich działań jest coraz większa, wciąż zdarzają się mieszkańcy, którzy zamiast segregować odpady wrzucają je do pieca lub kominka. Kontrolą domowych pieców zajmuje się Straż Miejska. Większość interwencji to wynik zgłoszeń mieszkańców zaniepokojonych czarnym dymem. Przestrzegam wszystkich mieszkańców, że spalanie odpadów w piecach jest zabronione, jak również spalanie odpadów na powierzchni otwartej również jest zabronione. Grożą za to kary grzywne bardzo wysokie, do 500 zł. Na terenie naszego miasta obowiązuje obowiązek selektywnego zbierania odpadów, dlatego każdy właściciel jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów. Można do kompostowania odpadów, można we własnym zakresie takie odpady wywieźć na Pszok, dlatego bardzo przestrzegam wszystkich mieszkańców, żeby we własnym zakresie tych odpadów nie spalać, bo za to grożą wysokie kary grzywny. Na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, zgodnie z którą instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, powinny zostać wymienione we wskazanych terminach. Oprócz tego reguluje paliwa, jakimi możemy ogrzewać dom. Zabrania spalania takich paliw jak węgiel brunatny, muły i flotokoncentraty węglowe, jak również bardzo ważne są terminy wymiany pieców i tutaj bardzo proszę wszystkich mieszkańców o przestrzeganie tych terminów. Posiłkuję się tutaj taką podpowiedzią. Jeżeli mamy instalację, w której następuje spalanie paliw, sprawdzamy wiek kotła na dzień 1 września 2017 roku. Jeżeli wiek kotła wynosi powyżej 10 lat, czyli jest to rok 2006 i starszy, jeżeli chodzi o produkcję lub piec, który nie posiada tabliczki znamionowej, obowiązek wymiany jest do 31 grudnia 2021 roku, czyli do końca tego roku. Jeżeli wiek kotła wynosi od 5 do 10 lat, czyli od 2007 do 2012, obowiązek wymiany takich kotłów jest do 31 grudnia 2023 roku. Jeżeli wiek kotła jest poniżej 5 lat, obowiązek, czyli wiek kotła od 2013 do 2017 roku, obowiązek wymiany do 31 grudnia 2025 roku. Ponadto wymiana kotów klasy trzeciej lub czwartej do 31 grudnia 2027 roku. Jak się okazuje, wśród mieszkańców Raciborza spalanie śmieci nie jest tak dużym problemem jak źródło ciepła, w których mimo że spalane są odpowiednie paliwa, to one same nie spełniają wytyczonych norm. Nasze kontrole w większości wykazują, że nasi mieszkańcy, mimo że zgłoszenia dotyczą nadmiernego wydobywania się dymu, dym czarny, który snuje się gdzieś tam po otoczeniu, wykazuje, że jednak te odpady nie są spalane. Dlatego tutaj bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, że starają się stosować te paliwa dozwolone. Oczywiście wykrywamy również miejsca, gdzie są spalane odpady różnego rodzaju, stolarki okienne, butelki plastikowe, odpady komunalne, bytowe tak zwane. Już nie wspomnę o innych jakichś tam gumach i tak dalej, dlatego tutaj jesteśmy bardzo rygorystyczni, bardzo surowo będziemy takie osoby, wobec nich będziemy egzekwować przestrzeganie prawa. Zależy nam wszystkim,
na tym, żeby nasze powietrze było czyste, żeby nie było tego spalania odpadów. Dlatego tutaj też proszę wszystkie osoby, które zauważyły, że jakiś czarny dym wydobywa się z komina, żeby chwilę jeszcze poobserwowały tą sytuację. Jeżeli przez parę minut sytuacja nie ulegnie poprawie, jak najbardziej proszę zgłosić to dyżurnemu Straży Miejskiej, wyślę patrol na miejsce i tam patrol na miejscu będzie podejmował stosowne czynności. Warto więc pamiętać o segregowaniu śmieci i ich właściwej utylizacji i składaniu. W przeciwnym razie możemy zapłacić nie tylko karę grzywny, ale także zanieczyścić środowisko, w którym żyjemy. A już teraz zapraszam Państwa na relację z Kongresu Innowacji w Energetyce, który w ubiegłym miesiącu odbył się w Warszawie. Wydarzenie zorganizowane zostało już po raz piąty przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska. Dwudziestego 1 października w hotelu Marriott w ścisłym centrum Warszawy odbył się Kongres Innowacji w Energetyce. Wydarzenie to zostało zorganizowane już po raz piąty przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, która zrzesza firmy działające w sektorze energetycznym na terenie całego kraju. Kongres uroczyście otworzył dyrektor generalny IGEOS Bogdan Pilch, a następnie głos zabrali zaproszeni goście. Podsekretarz stanu, główny geolog kraju, pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej państwa z Ministerstwa Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio oraz Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W wyjątkowym dla siebie stylu całe wydarzenie, które w tym roku odbywało się pod hasłem Następne 20 lat – epokowa zmiana polskiej energetyki i rola innowacji, poprowadził niezastąpiony duet – profesor Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej i profesor Wojciech Nowak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy już podczas swoich profesorskich wystąpień zaakcentowali odmienne stanowiska względem przyszłości polskiej energetyki. Patrząc na to, co dzieje się w krajach sąsiednich, to widzimy strategia budowy dużej ilości energetyki zeroemisyjnej, czyli OZE, która będzie uzupełniona wodorem i magazynami energii, wygrywa i jest dominująca. Trudno z nią w tej chwili dyskutować. Oczywiście możemy mówić i podawać jakieś alternatywne przykłady, jakieś chwilowe trudności w tej strategii, ale patrząc, co się stało w ciągu ostatnich 10 lat, to rezultat jest ewidentny. Patrząc na europejską strategię, węgiel jest eliminowany. Jeśli cały czas liczymy na to, że węgiel będzie przywrócony jako surowiec energetyczny, wydaje mi się, że jest to iluzją. Niestety powiedzieć, że się nie zgadzam ze stanowiskiem pana profesora. Oczywiście takie są realia i tak to będzie wyglądało. Natomiast akcentuję to, żeby dojść do tej transformacji energetycznej, potrzeba czasu. To nie można zrobić z roku na rok. Tylko ta transformacja będzie się odbywała stopniowo. To nie ulega wątpliwości, że węgiel będzie jakby wycofywany, ale w miejsce, to jak tutaj powiedziałem, być może znajdą się również inne możliwości technologiczne. Polemika profesorów Świrskiego i Nowaka pokazała, że mogą być dwa różne podejścia skrajne z argumentami, które po części przemawiają do wyobraźni. I myślę, że dzisiaj nie znajdziemy kluczowych odpowiedzi na pytania nas nurtujące, co nas czeka w najbliższym okresie. Tym niemniej taka dyskusja pozwoli przybliżyć nas do znalezienia tego typu rozwiązań. Po wykładach profesora Nowaka i profesora Świrskiego przyszła pora na panel strategiczny pod tytułem Transformacja energetyczna PKN Orlen jako kreator kierunków zmian w energetyce. Przedstawiciele spółki dyskutowali o nowych technologiach stosowanych w Orlenie. Skupiono się na magazynowaniu energii, produkcji i wykorzystaniu wodoru, a także odnawialnych źródłach energii. My w tej chwili wchodzimy w OZE bardzo szeroko. Po przejęciu energii jesteśmy firmą, która i tak posiada bardzo dużo energii OZE. Energia to jest około 500 MW, to jest energia wodna, energia wiatraki lądowe plus fotowoltaika. Natomiast wchodzimy w energetykę offshore, czyli OZE na morzu. I to wydaje się rodzi duże nadzieje na to, że będziemy tą wiodącą firmą, jeżeli chodzi o OZE w Polsce. W kolejnym panelu głos zabrali prezesi izb i towarzystw związanych z branżą energetyczną, którzy debatowali nad kierunkiem zmian w tej gałęzi gospodarki. W tej części kongresu wielokrotnie podkreślano znaczenie innowacji, a także potrzebę zabezpieczenia środków finansowych i czasu na przeprowadzenie transformacji energetycznej. Także o nowoczesnych technologiach dyskutowano w panelu pod tytułem Nowy Polski Przemysł Energetyczny. Przedstawiciele firm członkowskich IGEOS mogli też pochwalić się wdrażanymi w swoich spółkach nowinkami.
Energoprojekt Katowice tak naprawdę jest obecny w całej drodze, w tej drodze transformacji energetyki. I dzisiaj innowacje możemy definiować jako te innowacje procesowe, technologiczne. I myślę, że dla takiej firmy inżynierskiej jak Energoprojekt miejsce jest w każdym z tych obszarów. Dla przykładu dzisiaj mocno na konferencji dyskutowaliśmy o technologiach wykorzystania gazu, zastępowania gazu w przyszłości wodorem. To są takie naturalne miejsca, gdzie Energoprojekt jest obecny, ale oprócz tego oczywiście cały szereg nowych technologii, w tym technologii związanych z digitalizacją, z cyfryzacją, z przesyłem informacji. My nieustannie staramy się odkrywać świat, kreować nowe rozwiązania, jak idzie o sektor energetyczny, to też tu w Polsce, wspominałem o tym też w czasie dyskusji, wdrażamy globalne rozwiązania, chociażby w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. W Warszawie, w istotnej części, turbina nasza najnowocześniejsza i najlepsza, Haliad X, powstała tutaj, jeśli chodzi o myśl inżynierską. Prowadzimy też nieustanne innowacje w naszych fabrykach. Nasze zespoły inżynieringowe pracują nad doskonaleniem naszych turbin, które mają zastosowanie w elektrowniach gazowych czy w elektrowniach parowych. Ważnym głosem podczas każdego kongresu innowacji jest głos młodego pokolenia. Jak się okazuje, jest on nieco inny od tego, który prezentują doświadczeni naukowcy. To nowe pokolenie, które dopiero wchodzi, myślę, że nie jest już, użyję bardzo brutalnego słowa, spaczone tą węglową wizją polskiej energetyki. To są ludzie, którzy widzą, że paradygmat gospodarczy w tym momencie na świecie nakazuje dojście do gospodarki nisko-zeroemisyjnej, więc nie są już zainteresowani takim konserwowaniem tej monokultury węglowej, jaką mamy w miksie energetycznym, tylko dążeniu do zmiany, chociażby poprzez budowę źródeł odnawialnych czy energetyki jądrowej. To jest pokolenie, które jest świadome wyzwań klimatycznych, tego, że nie jesteśmy tutaj wyspą na światowym oceanie, tylko musimy razem z innymi narodami dążyć do tego, żeby wyhamować globalne ocieplenie. Nowe pokolenie w energetyce chce nowych miejsc pracy, nowych branż w energetyce, a jednocześnie widać, że potrzebuje też bezpieczeństwa, czyli w tych starych branżach nie oczekuje wcale rewolucji, oczekuje zmian, które dadzą nadzieję na przyszłość. Młodzi ludzie chcą świetlanej przyszłości dla Polski, no i mogą ją razem budować właśnie wraz z transformacją energetyki. Swoje spojrzenie na przyszłość branży studenci mieli okazję zaprezentować podczas energetycznego Masterchefa. Młodzi ludzie zrzeszeni w kołach naukowych Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu rywalizowali ze sobą, tworząc swoją wizję idealnego miksu energetycznego kraju. Ostatecznie zwyciężyli studenci z Warszawy. Generalnie nasza wizja, czy też naszych kolegów, bo tutaj nasze wizje były zbieżne, to na pewno chcemy widzieć w miksie energetycznym atom. To jest dla nas najciekawsze, najatrakcyjniejsze też jeśli chodzi o pracę i ogólnie technologię. Oprócz tego zdajemy sobie sprawę, że musimy mieć jakąś podstawę na czas przejścia do roku 2050, więc też wybraliśmy dwa bodajże źródła gazowe. Oprócz tego bardzo dużo offshore, trochę fotowoltaiki, no i trafiły się jakieś pojedyncze źródła węglowe, ale to było raczej mrugnięcie okiem do krakowskiej części jury. Piąty Kongres Innowacji skupiał się na przyszłości polskiej energetyki. Była to okazja do wymiany poglądów i doświadczeń zarówno firm skupionych w branży, jak i naukowców prowadzących badania w dziedzinie energii. Energetyka wbrew pozorom ulega szybkiej transformacji, zmianom i innowacje odgrywają bardzo ważną rolę w procesie transformacji, więc stąd był pomysł sprzed 5 lat i to kontynuujemy. Krzyk sektora energetycznego, czy spotkanie praktyków, czy pokazanie jak wygląda realnie sektor energetyczny wobec chociażby zapowiedzi takich wielkich planów, a co w rzeczywistości z tego wychodzi, więc warto to naprawdę sięgnąć głębiej i posłuchać przedstawicieli firm energetycznych. Tutaj można zapoznać się z tymi nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Przecież tu padają bardzo konkretne rozwiązania, konkretne propozycje, doświadczenia. Widzimy, jaki jest udział również polskich naukowców czy polskich firm w tych innowacjach. Cieszymy się bardzo, że ten piąty kongres, tak jak co roku, daje nową jakość, daje nową wartość i ta dyskusja o innowacjach nie jest jałowa, a mówimy o konkretach i mam nadzieję, że taki okres transformacji, rewolucji, która nas czeka w energetyce, będzie sprzyjał wdrażaniu tych rozwiązań.
Tegoroczna hybrydowa formuła kongresu przypadła do gustu uczestnikom wydarzenia. Z możliwości osobistego spotkania w Warszawie skorzystało 120 osób. Niemal drugie tyle śledziło wydarzenie na żywo w internecie. W organizację kongresu zaangażowało się wiele firm i instytucji. Partnerami strategicznymi 5. Kongresu Innowacji były PKN Orlen S.A. i Energa Grupa Orlen. Wydarzenie wsparły również firmy Energoprojekt Katowice, GE Power, Mitsubishi Power, Polimex Mostostal, Siemens Energy, Transition Technologies oraz Politechnika Warszawska i Centrum Energetyki AGH. Wydarzenie patronatem honorowym objął minister klimatu i środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych, prezes Urzędu Regulacji Energetyki i dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a patronatem medialnym czołowe portale energetyczne Biznes Alert, CIRE, Energetyka 24 i Nowa Energia. W dzisiejszym programie to już wszystko. Na kolejny zapraszam za miesiąc. Do widzenia.